Księga Wyjścia. Rozdział 12. Jeśli by cudzoziemiec przebywający u ciebie chciał obchodzić Paschę ku czci Pana, to musisz obrzezać wpierw wszystkich męskich potomków jego domu i wtedy dopiero dopuścić go możesz do obchodzenia Paschy, gdyż wówczas będzie miał prawa tubylców. Żaden jednak nieobrzezany nie może spożywać Paschy. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób możemy przestrzegać Boże przekazania w duchu i w prawdzie, bo Jezus nie zniósł prawa mojżeszowego, ale je wyniósł na poziom duchowy. 17. Przekazanie Tory zabrania spożywanie ofiary paschalnej przez nieobrzezanych. U chrześcijan obrzęd obrzezania został zastąpiony sakramentem chrztu. Odsyłam do drugiego przekazania Tory, link powyżej. Zaś prawdziwą ofiarą paschalną jest Jezus Chrystus, Baranek Boży, którego spożywamy podczas każdej mszy świętej. Dlatego można w sposób duchowy traktować to przekazanie jako zakaz spożywania Eucharystii przez nieochrzczonych. W kodeksie prawa kanonicznego jest to sformułowane w następujący sposób. Każdy ochrzczony, jeśli tylko prawo tego nie zabrania, może i powinien być dopuszczony do komunii świętej. Innymi słowy, osoba nieochrzczona nie może być dopuszczona do komunii. Czy taki przepis pokrywa się z przekazaniem biblijnym dotyczącym ofiary paschalnej? Zapraszam do dyskusji w komentarzach do filmu na YouTubie.